Przygotowaliśmy kiełbasę z gęsi, taką na sposób staropolski, kiełbasa polska z gęsi, z gęsiny, w 100% z gęsiny. Nasza kiełbasa na pewno będzie się różnić od tej kiełbasy, którą przygotował nasz kolega Andreas, który też zrobił kiełbasę, tylko zrobił na swój sposób, tak jak jest szykowana u niego w kraju, tak? Czyli jest na ostro, jest z chorizo, z papryką nędzoną. Nasza kiełbasa będzie taką tradycyjną kiełbasą z majerankiem, z czosnkiem, z cebulą, z dużą ilością tłuszczu, gęsiego oczywiście. Jako szefowie kuchni mamy do czynienia z gęsiną, z którą pracujemy na co dzień, tak? Ja osobiście w karcie też mam gęsinę, która funkcjonuje, która się bardzo dobrze sprzedaje, mimo tego, że jest to mało popularne mięso w Polsce, a jest tak naprawdę bardzo dobrym mięsem. Dobrym mięsem, nie dosyć, że jest lekkostrawnym, to jest zdrowym mięsem. Ja osobiście lubię jak najbardziej filet z gęsi. Filet z gęsi z tego względu, że lubię mięso, które jest na pół surowe. A filet z gęsi nadaje się do tego, żeby go zrobić właśnie na pół surowo, tak? Żeby był lekko krwisty. I dla mnie jest to najbardziej odpowiednie mięso. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że wiele osób w Polsce może tego nie tolerować. Ja sam wiem w restauracji, że zdarzają się takie sytuacje, że ludzie to zwracają, tak? Bo dla nich to jest za bardzo surowe, za bardzo krwiste. Tak? Dla mnie to jest kwintesencja tego całego smaku gęsiny, którą można dostać. Tak?